Chciałbym w te dwa wtorki dzielić się z wami tym, co przeżywam w obecnych dniach, w obecnych tygodniach, w moich osobistych rozważaniach, a także w przygotowywaniu nauczania i sesji ciągów nauczania, które prowadzę w swoim zborze i też jeżdżąc, gdzie mnie Pan posyła. I obecnie przeżywam temat wiary. Przeżywam temat wiary ponownie z takim świeżym spojrzeniem. Usiadłem jakiś czas temu i opracowałem kilka sesji wykładowych na temat aktywnej wiary i częścią z tych sesji, z tego przesłania chcę z wami się podzielić. Będę czytał z Ewangelii Jana z 4 rozdziału. Przeczytam opowieść o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce w Galilei, kiedy Pan Jezus uczynił pewien cud. I chciałbym, aby ten tekst był takim wprowadzeniem w nasze rozważanie na dzisiejszy wieczór i myśli, które chcę z wami pozostawić. Wierzę, że wydadzą obfity plon, wydadzą obfity owoc w postaci skutecznej, żywej, aktywnej wiary w naszych sercach. A więc będę czytał od 43 wiersza. A po dwóch dniach odszedł stamtąd do Galilei, albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Gdy więc przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta. Oni bowiem także przybyli na to święto. Przybył więc znów do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do niego: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze do niego dworzanin: Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzecze mu Jezus: idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus, i odszedł. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy z oznajmieniem: chłopiec twój żyje. Zapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego: syn twój żyje, i uwierzył sam i cały dom jego. Bardzo zafascynowała mnie ta opowieść, zresztą wspaniała historia. Kiedy czytam ostatnie zdanie: i uwierzył sam i cały dom, odkrywam, że przyszedł do Jezusa człowiek, który nie był tak wierzący jak my. Nie był członkiem żadnego zboru, nie należał do żadnej wspólnoty, nie przeszedł przez żadne studium biblijne, ani nie wysłuchał wielu kazań nauczających na temat duchowego życia. Przyszedł dlatego, że znalazł się w wielkiej potrzebie. I przez moment chciałbym, abyśmy skupili uwagę na tej postaci. Dlatego, że dworzanin to szczególna postać. I kiedy studiowałem to słowo, zastanowiłem się, kim był dworzanin w tamtych czasach. Jakie środowisko reprezentował, jaki to tytuł nosił jako dworzanin. Zajrzałem do słownika i odczytałem, że dworzanin to osoba należąca do świty wysoko postawionego arystokraty lub władcy otaczającego się dworem. Dworzanie korzystali najczęściej z wielu przywilejów przyznawanych przez panującego i zajmowali wysokie stanowiska w swoim otoczeniu. A więc widzimy, że dworzanin to człowiek, który ma królewskie przywileje. I kiedy tak
skupiłem moją uwagę na tej postaci, pomyślałem sobie, że bardzo przypomina naszą pozycję. Bo Biblia określa nas w szczególny sposób. Wiecie, ja jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za to, jak On nas nazywa. Ja jestem wdzięczny Panu Bogu za to, kim On mnie uczynił. Co zrobił z tego dziadowskiego życia, jakie prowadziłem. Jakiś cud mnie spotkał, jakiś przywilej mnie spotkał, jakiś tytuł mi udzielił mój Pan, mój władca, mój Zbawiciel. Biblia mówi, że my jesteśmy rodem wybranym. Pierwszy list Piotra 2,9. Jesteśmy rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który powołał nas z ciemności do cudownej swojej światłości. Myślę, że każdy z nas ma swoją historię i ma swoje świadectwo. Każdy z nas mógłby opowiedzieć o tym niesamowitym przeniesieniu z królestwa ciemności do królestwa światłości. W tłumaczeniu Nowego Testamentu słowo życia, 9 werset brzmi tak. Wy natomiast jesteście wybrani przez Boga, jesteście kapłanami Króla, narodem uświęconym, własnością samego Boga. Jest to pierwszy list Piotra 2,9. I moje pytanie brzmi dziś wieczorem tak. Czy to czyni nas nietykalnymi przez doświadczenia? Czy to czyni nas ludźmi, którzy nie doświadczają żadnej boleści? Czy to pochodzenie królewskie, które mamy, to wybranie, to kapłaństwo święte, to bycie tym ludem nabytym, który przynależy do Króla Królów i Pana Panów, gwarantuje nam tylko i wyłącznie fantastyczne, cudowne chwile w naszym życiu? Oczywiście, że nie. I ten dworzanin stał się dla mnie pewnego rodzaju przykładem. Jego pozycja, jego przywileje, jego obecność w otoczeniu dworu, najwyższej władzy nie uchroniły go przed trudnościami i wyzwaniami doczesnego życia. Nagle dworzanin, ten, który korzystał z przywilejów, ten, który był wysoko postawiony w królestwie, ma dylemat. Jego syn śmiertelnie choruje. Jego syn cierpi. Jego może jedyne dziecko, nie mamy o tym wiedzy, a więc to mówi mi o pozycji, którą można mieć, to mówi mi o miejscu, w którym można przebywać, to mówi o przywilejach, które możemy posiadać, ale także to mówi mi o tym, że narażeni jesteśmy tutaj na ziemi, mimo że otoczeni jesteśmy tym niebiańskim dworem, ciągle jesteśmy narażeni na różnego rodzaju trudności i nieszczęścia. To nie brzmi zbyt zachęcająco, jeśli mówimy i nauczamy na temat wiary. Powiecie, ludzie lubią nauczać na temat wiary i mówią, że gdy wierzysz, to jesteś w miejscu nietykalności. Zetknąłem się z taką nauką. Że nic cię nie będzie bolało i nic złego ci się nie przydarzy. Natomiast dziś chciałbym rzucić pewne światło naprawdę na to, co rzeczywiście ma miejsce w naszym życiu i na to, co mówi Boże Słowo. Bo my budujemy na tym, co mówi Biblia. Amen? I choć to nie brzmi zachęcająco, brzmi to dziwnie, doświadczenia, trudności, choroby, to nazywamy nieszczęściem. To są nieszczęścia, które nas dotykają. To Psalm 34, wiersze 20 i 21 brzmią tak. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich.
Wiele nieszczęść dotyka sprawiedliwego. Tego księcia, ten ród kapłański, ten naród święty, ten lud nabyty. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich kości jego, żadna z nich się nie złamie. Ale nie mamy gwarancji i obietnicy, że nie dotknie nas żadne nieszczęście. Nie mamy takiej gwarancji, że nie będziemy nigdy w miejscu samego zdrowia i dobrobytu. Nie mamy takiej gwarancji. Dzieje apostolskie, 14 rozdział, 22 wiersz mówi nam, że apostołowie, uczniowie pańscy, którzy budowali Kościół, utwierdzali duszę uczniów i zachęcali ich, aby trwali w wierze. Mówili bowiem do nich, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Musimy przejść przez wiele doświadczeń, prób w naszym życiu, aby wejść do Królestwa Bożego. Ja lubię studiować wersety biblijne, korzystając z różnych tłumaczeń Bożego Słowa. Kiedy dzisiaj otwieram Biblię elektroniczną, to tam mam kilkanaście różnych Biblii w języku polskim, angielskim i czytam różne wersety. Ostatnio bardzo podoba mi się tłumaczenie Słowo Życia. I Słowo Życia, ten fragment Dziejów Apostolskich, 14 rozdział, 22 werset, brzmi tak, że w Ikonium i Antiochii umacniali uczniów i zachęcali do trwania w zaufaniu do Jezusa, przypominali, że droga do Królestwa Bożego prowadzi przez wiele bolesnych doświadczeń. Takie jest tłumaczenia słowa życia. To jest ten Nowy Testament Billy Graham'a, ta wersja. Bardzo ciekawa parafraza i tłumaczenie wersetów biblijnych. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze list do Rzymian, 5 rozdział od 1 do 6. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków. W innym tłumaczeniu czytamy doświadczeń. W Słowie Życia czytamy zalewających nas trudności. To słowo ucisku w naszym tłumaczeniu jest bardzo zawężone. Możemy go tylko rozumieć jako ucisk, prześladowanie. Czyli cierpienie z powodu przynależności do Chrystusa. Ale w innych tłumaczeniach to słowo jest rozszerzone, zalewające nas trudności życia, czyli różne przeszkody, wyzwania doczesne, z którymi się stykamy. Boleści. I dalej czytamy. Wiedząc, że zalewające nas trudności lub uciski wywołują cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. A więc pytanie powstaje, jak sobie radzić? Jak wyjść z ucisku zwycięsko? Co zrobić, aby oglądać wyzwolenie Pana z wielu nieszczęść i ucisków, które na nas przychodzą? Bo obietnica brzmi bardzo jasno. Pan da wyjście z każdego doświadczenia. Pan wyprowadzi nas z doliny bólu, cierpienia, doświadczeń i trudności. On chce nam podać rękę i On chce nas wyprowadzić. A więc po pierwsze, musimy od tego zacząć. Musimy aktywować naszą wiarę. A więc wiara jest darem od Boga. Mówiliśmy także o darach Ducha Świętego, że jednym z charyzmatów, jednym z darów charyzmatycznych, tych dynamis, darów Ducha Świętego jest dar wiary. I mówiliśmy, że ten dar wiary przejawia się poprzez impuls wiary w trudnych sytuacjach, w momentach, kiedy jesteśmy przytłoczeni
przybici i nie mamy siły się podnieść, Pan może użyć tego impulsu wiary, daru wiary, by nas podnieść lub abyśmy mogli usłużyć komuś pełni wiary, usługując w mocy Pana. Wiara jest darem od Boga, danym każdemu człowiekowi. Chcę jasno to powiedzieć, ten dar otrzymali wszyscy ludzie, każdy człowiek ma dar wiary. Jak go wykorzystuje, to jest inny temat. Bóg, gdy stworzył człowieka, umiejscowił w każdym z nas, wierzących czy niewierzących, jakkolwiek to określamy, dar wiary. Pewną odrobinę wiary, pewne ziarno wiary włożył w każdego człowieka. Bo ludzie, którzy nie są chrześcijaninami, nie narodzili się na nowo, także mają dar wiary. Także wierzą w pewne rzeczy. Także operują wiarą w swoim życiu. Bo Bóg włożył w życie każdego człowieka dar wiary. W liście do Rzymian 12:3 czytamy: każdy, aby rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Każdemu. My rozumiemy dar wiary, my wiemy, czym jest wiara, dlatego używamy tej wiary, by dziedziczyć Boże obietnice. Czym jest wiara? Co to jest? Co to jest za zjawisko w mojej duszy, w moim sercu? Co powoduje wiara? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. List do Hebrajczyków 11:1. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Tak zdefiniował to autor listu do Hebrajczyków. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I znów odwołam się do słowa życia. To jest nauczanie, mamy studium biblijne, a więc możemy czytać różne wersety. Odwołam się do słowa życia, bo to wiara jest gwarantem spełnienia się naszej nadziei, jest argumentem na rzeczywistość niewidzialną. Troszkę inaczej oddaję ten werset słowo życia. Wiara jest gwarantem spełnienia się naszej nadziei. A więc czegoś jeszcze nie ma, coś jeszcze się nie spełniło. Coś dzieje się wokół mnie, co nie sprzyja mojemu życiu, co nie pomaga mojemu życiu, ale ja wierzę, ja mam argument na rzeczywistość niewidzialną. To jest moja postawa w wierze. Dworzanin miał pewien problem. Pan Jezus go wyczuł, on go zobaczył, on go odkrył. Wtedy rzekł Jezus do niego, 48 wiersz z naszego rozdziału Ewangelii Jana: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Pan Jezus porusza tutaj pewną sferę emocjonalną człowieka, bo nasze ludzkie oczekiwania są na płaszczyźnie fizycznej, zmysłowej. Tak jesteśmy skonstruowani. Widzimy i jesteśmy podekscytowani. Bo zobaczyliśmy coś niesamowitego, jakieś spektrum, coś wielkiego i jesteśmy podekscytowani. To dzieje się na różnych konferencjach, nabożeństwach, kiedy dokonuje się jakiś cud, kiedy coś zobaczyliśmy nadprzyrodzonego, się wydarzyło. Nabieramy wiary w to, co jest w zasięgu naszych zmysłów. A więc wzroku, zapachu, dotyku. To nasze ludzkie zachowania. Ale Biblia uczy nas inaczej. Chodzimy w wierze, a nie w oglądaniu. I alternatywą, odpowiedzią na pokonywanie wszystkich nieszczęść jest moja postawa wiary, kiedy jestem w ogniu doświadczenia, w ogniu próby. Moja postawa wiary, moje zaufanie do Boga, moja ufność, że to, co On obiecał, to ma moc i uczynić. Bo to, co widzialne, Biblia mówi, jest doczesne, a co niewidzialne, jest wieczne. A więc ja opieram moją nadzieję, moje oczekiwania na tym, co niewidzialne, czego nie widzę, co jest wieczne.
I o naszych relacjach z Chrystusem Biblia mówi tak, że widzimy Tego, który jest niewidzialny. Mojżesz kiedyś wypowiedział te słowa i to też jest w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, że on widział Tego, który był niewidzialny, tak jakby go widział przed sobą. Miał go przed oczyma. I to jest życie wiarą. To jest życie w oczekiwaniu na to, że stanie się to, czego nie ma. To jest ten argument, nasz argument na niewidzialną rzeczywistość. W Ewangelii Jana, 20 rozdziale, 29 wierszu czytamy, rzekł do niego Jezus, uwierzyłeś, ponieważ mnie zobaczyłeś. Błogosławieni, którzy choć nie widzieli, to jednak uwierzyli. To jednak uwierzyli. Jeszcze nie widzisz, ale wierzysz. Jeszcze nie czujesz, ale wiesz. I dziękujesz Bogu na przykład za swoje uzdrowienie. Do takiej postawy potrzeba determinacji. Opieramy się wtedy na wierze. Oczekujemy na to, czego jeszcze nie ma. I dziękujemy Bogu za zbawienie naszej rodziny, za zbawienie naszych bliskich, chociaż jeszcze tego nie oglądamy. Trwamy w tej świętej nadziei i ufności, że Bóg uczyni to, co obiecał. Wiara ma swoje przekonania i nie kieruje się tym, co myślą inni lub co robi większość. Lecz kieruje się tym, co mówi Boże Słowo. Każdego dnia wiara daje nam siłę, by powiedzieć tak lub nie. Wiara pokazuje nam światło, dokąd możemy pójść i co możemy osiągnąć. Wszystko mamy przez wiarę, począwszy od naszego zbawienia. Biblia mówi nam, że gdy uwierzymy naszym sercem, to będziemy oglądać zbawienie nasze. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc, aby to osiągnąć, ja muszę uwierzyć w to, czego jeszcze nie widzę, czego nie mogę dotknąć, do czego nie mogę wejść. Muszę w to uwierzyć całym moim sercem, zaufać Panu i powiedzieć, tak, uwierzyłem, Panie, że umarłeś za moje grzechy na krzyżu. I nagle poczułem w swojej duszy, w swoim wnętrzu uwalniającą moc Jezusa. Nagle poczułem, że coś ze mnie zeszło, że ciężar został ze mnie zdjęty. Uwierzyłem. To był akt mojej wiary. Dałem posłuch przesłaniu. Wiara to coś niesamowitego. Biblijne obrazy może poruszać góry. Może zgasić ogień, może zamknąć paszczę lwom, sprawić, że padną potężne mury wokół miasta. Może zwinie się jak papierowy zwój. Wiara jest żywa. To jest coś, co żyje w moim wnętrzu, w moim sercu, w Twoim i moim wnętrzu. Żyje to żywe ziarno, które Bóg tam posadził. Tak jak każde ziarenko. Jeśli mieliście okazję oglądać kiedyś w jakimś przyrodniczym programie w zwolnionym tempie sfilmowane ziarenka albo ziarno, które się rozwija. To widać, jak ono żyje. Patrzymy na takie ziarno fasoli czy kukurydzy, patrzymy na to ziarno, nie wydaje nam się, żeby to żyło. Ale gdy jest włożone w ziemię, i gdy filmowano pod ziemią, w ziemi, to ziarenko, widać jak ono żyje. Jak pulsuje, jak się rozwija. Tak jest ziarnem wiary. Pan Jezus mówił tak, że jest ono jak nasionko gorczycy. Wiara jest jak nasionko gorczycy, które wydaje się być tak niewiele znaczące. Takie malutkie. Kiedy gdzieś byłem na konferencji, już nie pamiętam gdzie, rozdawano na prezent takie ziarenka gorczycy w torebkach, aby przypominały nam to ziarenko wiary. Nawet mam gdzieś u siebie na pamiątkę
ziarenko gorczycy, które wydaje się być niewiele znaczące, a jednak posiada w sobie potencjał, zdolność i siłę, by rosnąć i pomnażać się. I Pan Jezus nie popełnił żadnego błędu, używając tego obrazu. Bo wystarczy nam takie małe ziarenko w naszym wnętrzu, które żyje. I ty także ten rodzaj wiary posiadasz. Bo Bóg każdemu z nas dał miarę wiary. Są w tobie i we mnie, w każdym z nas. Kochany zboże, są w nas możliwości i jest potencjał, by osiągnąć coś wielkiego. Coś wielkiego w naszym życiu. Aby oglądać Bożą chwałę, aby widzieć Boże cuda, aby widzieć manifestację Bożej mocy. To, czego pragniemy, o czym marzymy, to Bóg chce uczynić dzięki wierze w naszych sercach. Ale ona musi być żywa i aktywna. Nigdy nie mów, nie dam rady iść dalej. Iluż to spotkałem chrześcijan, którzy się poddali, zrezygnowali. Być może trzeba będzie na chwilę się zatrzymać, ale na pewno dzięki wierze dam radę. Dam radę iść dalej. Nigdy nie mów, jestem nieudacznikiem. Tak, może spotkało cię niepowodzenie, ale większy jest ten, który jest w tobie, niż to wszystko, co się wydarzyło wokoło ciebie. Większy. Nigdy nie mów, nie spotka mnie coś takiego, jak na przykład jakiś cud. Nie mówmy tak. Dlatego, że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Mam być pozytywnie nastawiony, mam być pozytywnie usposobiony. Ale jak aktywować swoją wiarę? Z czego nasza wiara wyrasta? Z powietrza? Wyrasta z naszego wyobrażenia, z naszych emocji i uczuć? Taka wiara jest chwilowa, jest chwiejna, nie jest stała. Wiara musi wyrastać z Bożego Słowa. Musi wyrastać z żywego Słowa, którym się karmię, które jest moim pasją, którym żyję, które rozważam, nad którym rozmyślam, medytuję ponad wszystko w moim życiu. Badania Kościoła twierdzą, że ogromny procent chrześcijan w zborach żyje Bożym Słowem tylko głoszonym za kazalnicy. Ludzie mają swoje usprawiedliwienia, brak czasu, nadmiar obowiązków, różne przeszkody, aby odnajdywać czas, by trwać w tym Słowie, by go czytać, rozważać, nie tylko dla przeczytania, ale po to, aby karmić to ziarno wiary, które mam w moim wnętrzu, karmić, pielęgnować to ziarno wiary, to życie Boże, które jest we mnie. To jest niezmiernie ważne. Dlatego dzisiaj do tego mocno zachęcamy. Opracowujemy taki nowy sposób wdrażania grup domowych w życie naszego zboru i bardzo pracujemy z liderami. Mam 14 liderów grup domowych, z którymi spotykamy się bardzo często. Powiedzieliśmy sobie, musimy się spotykać, modlić razem, musimy my być przykładem dla innych, bo po co to w ogóle mówić, że mamy trwać w Bożym Słowie, modlić się i karmić, jeśli sami tego nie robimy? Bez sensu. W ogóle to jest jakieś dziwaczne chrześcijaństwo. Nakazywać innym, aby coś robili, sam tego nie robiąc. I kiedy się spotykamy, to wypracowaliśmy sobie taką zasadę, że dzielimy się na grupki 4-5-osobowe i każdy z nas dzieli się tym, co w danym tygodniu przeżywał, co Bóg mówił przez Jego Słowo, co przeżyliśmy z Jego Słowem. Przynosimy nasze notatniki i czytamy, niektórzy czytają, co Bóg mówił, jakie Słowo
czytali, przepisują z Biblii i podpisują sobie punktami, co Bóg powiedział do ich życia. Wiecie, to jest piękne. Widać, jak ci ludzie zaczynają żyć Bogiem, jak zaczynają się Nim fascynować, jak zaczynają Go odkrywać. Ja już chyba o tym mówiłem, gdy nauczałem na temat darów Ducha Świętego, że Słowo Boże jest jak okno, przez które obserwujemy Pana Boga. Jego działanie w przeszłości, w teraźniejszości i możemy podglądać to, co uczyni w przyszłości. Taka jest Biblia, takie jest Boże Słowo. To nie jest podręcznik do dyskusji z innymi ludźmi. Wiecie, błędem chrześcijaństwa jest używanie Biblii, by poprzekamarzać się z drugim chrześcijaninem, kto ma rację. Boże Słowo jest chlebem dla mojego ducha, jest chlebem dla mojej wiary. Jest pokarmem dla mojego duchowego wzrostu. I Biblia, list do Hebrajczyków, od razu przeczytam ze Słowa Życia, 4:12, brzmi tak: Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze niż miecz obosieczny, wnika w najgłębsze pokłady naszej duszy i ducha, myśli i uczuć, potrafi ocenić nasze motywy i pragnienia serca. Tak tłumaczy to Słowo Życia. Byłem poruszony świadectwem młodego małżeństwa. Obydwoje pokończyli studia i pracują w dwóch firmach, różnych firmach. I mówią na tym spotkaniu liderskim tak: ja poprosiłem o zmianę godzin mojej pracy, abym razem z żoną rano o 6:00 do 7:00 miał godzinę ze Słowem Bożym, by przenikało pokłady naszej duszy i ducha. Wiecie, jakie to małżeństwo jest silne. Kiedy modlą się razem i czytają Biblię razem i rozważają Słowo razem, to już nie jest tylko zewnętrzna filozofia chrześcijaństwa, którą prezentujemy, ale to jest praktyczne życie, budowanie od fundamentów wiary w naszym życiu. Dla tych ludzi nie ma rzeczy niemożliwych. I to nie znaczy, że oni też mają swoje wyzwania, też dotykają ich różne boleści, ale oni wiedzą, że z każdego nieszczęścia Bóg daje wyjście. Bo oni razem zachęcają się i budują się, aby te pokłady duszy i ducha, myśli i uczuć były przeszyte, przepełnione Bożym Słowem. Słowo Boże daje siłę naszej wierze. Choć wiara jest darem dla wszystkich, to dla nas, dla rodu królewskiego, wiara wyrasta z Bożego Słowa w naszym życiu. Nie ma innego źródła. Jest duchowym podłożem do wszystkiego, co przeżywamy i chcemy osiągnąć. Nie możemy od słowa odstąpić. Chociaż nasza wiara jest maleńka jak ziarno gorczycy, to gdy ją mamy, możemy zacząć mówić do naszych gór kłopotów i nieszczęść. Ja mocno w to wierzę. Mocno w to wierzę, bo uważam, że Pan Jezus nie popełnił żadnego błędu ani żadnej gafy, nauczając, że mamy mówić do gór naszych trudności i problemów. Zresztą apostoł Paweł nauczał, że blisko nas jest słowo wiary, które głosimy, jest w ustach naszych i w sercu naszym. Moje pytanie brzmi: jakie słowo wiary my głosimy? Czy tylko o zbawieniu? Czy tylko mówimy, że człowiek ma się nawrócić i być zbawiony i sobie jakoś radzić aż do przyjścia Pańskiego? Czy słowo, które głosimy, wyposaża nas, motywuje nas, inspiruje nas do zwycięskiego życia, do pokonywania trudności, wyzwań, różnego rodzaju chorób? Nauczamy na temat uzdrowienia, nauczamy na temat autorytetu, nauczamy na temat zwycięstwa, które mamy w Jezusie Chrystusie. A więc w każdym z tych aspektów możemy używać autorytetu słowa jako miecza w naszym życiu do pokonywania trudności i gór, pokus, ataków diabła, które przychodzą na nasze życie. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale tak opisuje Pan Jezus takie
rozwijające się ziarno gorczycy. Podobne jest Królestwo Niebios do ziarna gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem. Tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Brak objawienia Bożego Słowa w naszym życiu rodzi postawę zwątpienia i niepewności. Rodzi strach i obawy. Czujemy się zagubieni i zastraszeni. Chcemy zobaczyć, aby uwierzyć. Chcemy dotknąć, aby powiedzieć, no dobra, chyba to działa. Ale nie tędy droga. Pan Jezus powiedział do dworzanina, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Natomiast wiara zrodzona z Bożego Słowa mówi tak. I to jest moja definicja, ja kiedyś sobie ją opracowałem i bardzo się tym szczycę i też tak chcę żyć. To jest moja parafraza 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków, wiersz pierwszy. Definicję wam przeczytałem biblijną, a więc najpierw biblijna definicja, a później parafrazy i swoje przemyślenia. A według mnie to brzmi tak, żyję tak, jakby było, choć jeszcze tego nie ma, ale wiem, że to będzie, bo Bóg tak powiedział. Gdybyście wzięli teraz definicję z pierwszego wersetu 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, jest przeświadczeniem o tym, czego jeszcze nie widzimy. Żyję tak, jakby było, choć jeszcze tego nie ma, ale wiem, że będzie, bo Bóg tak powiedział w swoim słowie. Biblijnie wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. A więc jeśli Pan Jezus obiecał nam uzdrowienie, to mamy prawo się go spodziewać. Mamy prawo wierzyć, że uzdrowienie przyjdzie. Bo tak naprawdę, gdy teraz wrócimy do naszego przyjaciela, który przyszedł do Jezusa w Kanie Galilejskiej, do dworzanina, to on tak postąpił. On nas zawstydza. On mnie zawstydza. Bo on, nie mając takiej wiedzy, jak ja mam, kiedy Pan Jezus powiedział, idź, syn twój żyje, czytamy w 50 wierszu i uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus i odszedł. Po prostu uwierzył i odszedł. Uwierzył słowu, które rzekł Jezus i odszedł. Uwierzyć słowu, które mówi do nas, czy go interpretować? Oto jest pytanie. My lubimy interpretować. Nauczyliśmy się interpretować. Wiele razy może zostaliśmy zrażeni, może było jakieś niechlubne świadectwo, jakieś przegięcia, jakieś dziwne zachowania i to nas zraziło. Ten człowiek po prostu nie doświadczył tego. Było mu może łatwiej. On usłyszał od Jezusa, Jezus powiedział, nie interpretował, odszedł. I gdy studiowałem ten fragment, zatrzymałem się na chwilę i próbowałem sobie wyobrazić, co myślał, idąc do domu. Wiecie, ja czasami mam takie dziwne wyobraźnie, jak czytam sobie słowo i rozważam go. Zatrzymuję się i tak sobie rozmyślam, co ciekawe, o czym on myślał? Odszedł, powiedział mu Pan Jezus, syn twój żyje. My wiemy tylko, uwierzył, okej, powiedział, dziękuję ci Panie i odszedł. I teraz idzie do domu. Nie wiemy, jak długo szedł. Prawdopodobnie szedł pieszo. Czy bił się z myślami? Zdrowy czy nie? Jak myślicie? O czym myślał? Czy szedł zmartwiony? No nic takiego Pan Jezus nie zrobił. Nawet nie chciał
przyjść pod mój dach. Oj, niegodny ja. Nie chciał przyjść do mojego domu, a tak go zapraszałem. A może szedł i wielbił Pana? Może nie, bo nigdy nie był na nabożeństwie, a więc może nie wiedział, jak wielbić Pana. Może nie wiedział, jak dziękować za cud. Paweł i Sylas w więzieniu o północy wiedzieli, tak? Oni przeszli przez nie tylko ucisk z powodu głoszenia Ewangelii, ale fizyczne dolegliwości. Biblia mówi, że byli poranieni, tak? Byli zakuci w dyby, byli nadzy. Na samym dnie więzienia. I tam potrafili o północy w modlitwach i w pieśniach chwalić Pana. Dla mnie to są bohaterowie wiary. Tam nie ma narzekania, tam nie ma żalu, tam nie ma utyskiwania na swój los. Kiedy był z nami na konferencji pastorskiej pastor Jules z Bagdadu, myślę, że wasi bracia opowiadali wam, kiedy pewnego dnia znalazł się w celi śmierci z 6 arabskimi bandytami. Jako pastor, jako jeden z niewielu, którzy pozostali w Iraku, wszyscy inni powyjeżdżali, pouciekali, pojechali za granicę. Kiedy znalazł się w celi śmierci, czyli w więzieniu, z którego nikt żywy nie wychodził, tam prowadził nabożeństwa ewangelizacyjne każdy dzień. Ja byłem tym poruszony. 3 dziennie mówił, że miał nabożeństwo ewangelizacyjne z nimi. I choć oni zostali skazani, to przed wyrokiem śmierci wszyscy się nawrócili. Tylko on ocalał. Jedyny wyszedł. Bo Amerykanie już obalili rząd Saddama i otworzyli więzienia. I Pan go zachował. Ale gdyby on tam razem z nimi narzekał i rwał sobie włosy z głowy, prawdopodobnie by zginął razem z nimi. Wiara zbudowana na Słowie Bożym inaczej reaguje. A może wyznawał jak ta cierpiąca kobieta na krwotok, która szła, przeciskała się w tłumie i odważnie mówiła, gdy tylko dotknę się szaty Jego, będę uzdrowiona. Dlatego usłyszała, twoja córko, wiara uzdrowiła cię. Ciekawe, Pan nie mówi, to ja cię uzdrowiłem. Bo wiara jest żywa, bo to jest żywy organ w nas, duchowy organ w nas. Jeśli mamy żywą wiarę, jeśli opieramy na tej aktywnej wierze wszystkie nasze spostrzeżenia na zewnątrz, nasze reakcje, naszą postawę, to wtedy zaczynają się dziać wokół nas cuda. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy i oznajmili: chłopiec twój żyje. Myślę, że była niesamowita wiadomość dla niego. Wracając do pierwszej myśli, co myślał idąc? Czy oczekiwał, że to się stanie? Myślę, że tak. Że oczekiwał. Że szedł z takim nastawieniem, że jego syn będzie żył. Piękny happy end. Bo z Bogiem zawsze są piękne zakończenia. I powiem to odważnie. Zawsze. Czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Z Bogiem zawsze są piękne zakończenia. Nie ma złych zakończeń. Czasami przychodzi cud uzdrowienia. Manifestuje się Boża moc. I Bóg daje nam łaskę, że oglądamy niesamowite zjawisko Jego działania.
Czasami Bóg kogoś zabiera do siebie. Mówi, zrobiłeś już swoje. Już twój czas się skończył. I to też jest piękny, cudowny happy end. Cudowne zakończenie. Bo wchodzimy do miejsca, gdzie już bólu nie ma, łez nie ma i smutku nie ma. Trudności i nieszczęścia będą. Ale moim zadaniem jest aktywować moją wiarę. To słowo aktywować to jest takie współczesne słowo. Aktywacja, uruchomić, aby coś było w działaniu, coś funkcjonowało. I tym dziś was chciałem zachęcić. Bez względu na to, co przeżywamy, bez względu na to, jakie dotykają nas trudności, choroby, doświadczenia, braki, uciski, musimy przez to przejść, aby wejść do Królestwa Bożego. Jesteśmy rodem kapłańskim. Jesteśmy ludem nabytym, świętym. Mamy przywileje królewskie. Jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Ale tutaj na ziemi, dopóki żyjemy, będziemy mierzyć się z tymi wyzwaniami. Ale Pan jest z nami. I poprzez naszą wiarę On wyrwie nas. On nam pomoże. Jak On to zrobi? To jest w Jego rękach. Ja Mu się poddaję i mówię, Panie, Ty jesteś moim Bogiem. Pastor Abraham, pamiętacie, myślę, z któregoś kazania mówił tak. Mogą mnie pobić, mogą mnie poranić, mogą mi wszystko zabrać, ale życia mi nie zabiorą, póki Pan na to nie zezwoli. Wszyscy moi prześladowcy. A jeśli Pan powie, że to koniec, to pastor mówi zawsze tak, nie będę go prosił o przedłużenie pobytu tutaj na ziemi. Jeśli on uzna, że to koniec, że zakończyłem moją misję, zakończyłem moją służbę, zakończyłem moją pracę, to powiem Panu zgoda, nie proszę o przedłużenie. Bo w Jego rękach jesteśmy. Amen. W Jego rękach jesteśmy. Thank you.